Marka XPG kojarzy się nam bardziej z dyskami SSD czy też pamięciami RAM, ale w swojej ofercie mają także zasilacze, jak i obudowy. Na recenzję jednej z nich dzisiaj Was zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na recenzję obudowy XPG Battle Cruiser. Jest to skrzynka w standardzie MIDI Tower. Jej wymiary to długość 495 mm, wysokość około 490 mm i szerokość 224 Mamy tutaj cztery aż panele z hartowanego szkła o grubości 4 mm, czyli po obydwu bokach, na górze, jak i również na przodzie. Panel przedni jest dość mocno odsunięty od konstrukcji obudowy. Dzięki temu wentylatory zamontowane na przodzie będą miały skąd zasysać powietrze. I obok panelu zhartowanego szkła mamy jeszcze aluminiową stawkę z logo XPG. Żeby zdemontować panel przedni i dostać się do filtra, musimy odkręcić dwie śruby na jego spodzie. Niestety nie jest to zbyt wygodne i aby było to możliwe, musimy przesunąć obudowę poza obrys naszego biurka. Zdecydowanie nie zostało tutaj to przemyślane. Trzy wentylatory 120 mm z adresowanym podświetleniem RGB zasłonięte są filtrem przeciwkurzowym montowanym na magnes. Na przodzie posadzić możemy również 240 mm, jest wsparcie dla chłodnic 240, 280 i 360 mm. Profil chłodnic maksymalny, jaki Wam się zmieści bez zdejmowania, demontowania klatki na dyski to około 36 mm. Jak już o nim mowa, umożliwia ona montaż dwóch dysków 3,5 cala bez narzędziowo, aczkolwiek nie mamy żadnych podkładek gumowych antywibracyjnych. Na górze klatki mamy wycięcia, gdybyście ewentualnie chcieli zamontować tam pompę, czy też pompę z rezerwuarem, budując własny, kastomowy układ chłodzenia cieczą. Obudowa ta wspiera standardy płyt Micro ATX, ATX, jak również Extended ATX, a wszystkie przepusty do kabli posiadają gumowe kołnierze. Na górnej pokrywie dolnej komory, czyli tzw. piwnicy, mamy perforację, jak i tackę do montażu dysku 3,5 lub też 2,5 cala. Niestety te otwory do przeprowadzania kabli, które pod te dyski będziemy podłączali, nie są wycięte w odpowiednich miejscach. Powinno one być umieszczone na środku. Dodatkowo na dolnej komorze mamy trzy przepusty do przeprowadzania kabli, które podpinamy pod płytę główną. Niestety przez dwa z nich musicie przeciągnąć kable, zanim zamontujecie zasilacz bo później nie będzie to możliwe. Miejsca na kable bardzo dużo, ponad 2,5 cm, nie będzie problemu z ich ułożeniem, plus jeszcze spora ilość wypustek do pasek samozaciskowych. Na tyle tacy płyty głównej zaraz pod wycięciem do zmiany chłodzenia na procesa. To, że znajdziemy dwa dedykowane miejsca do beznarzędziowego montażu dysków SSD czy też dysków 2,5 cala plus jeszcze trzy miejsca w przedniej części obudowy. Przejdźmy teraz na górę obudowy. Tutaj znajduje się panel wyjść. Na nim m.in. trzy porty USB 3.0, w tym jedno typu C, uniwersalny port do słuchawek i mikrofonu. Przycisk reset, przycisk do zarządzania podświetleniem RGB, jak i przycisk zasilania. Aby zdemontować panel z hartowanego szkła, wystarczy na tyle obudowy odkręcić dwie śruby. Pod panelem znajduje się filtr siateczkowy montowany na magnes. Co do opcji montażu wentylatorów. Zmieszczą wam się 3 razy 120 lub też 2 razy 140 mm. Jest także wsparcie dla chłodnic 240 i 360 mm. Natomiast profil pamięci RAM, czyli ich wysokość nie może przekraczać 45 mm. Co też ciekawe, wentylatory czy chłodnice możemy zainstalować nie tylko wewnątrz obudowy, ale także pomiędzy panelem hartowanego szkła a odkręcaną tacą do ich montażu. Natomiast tą tacę, że tak się wyrażę, możemy odwrócić do góry nogami i wtedy chłodnice powiedzmy z wentylatorami zamontować już wewnątrz obudowy. Nie zmienia się jednak wysokość pamięci maksymalnie 45 mm, żeby było to możliwe. Na tyle obudowy fabrycznie zainstalowany jest już wentylator 120 mm z adresowanym podświetleniem RGB, możemy go regulować w pionie. Siedem slotów rozszerzeń, które ze ślepki są wykręcane, wentylowane, plus jeszcze dwa sloty pionowe. Zasilacz standardowo montowany na spodzie, ofiltrowany oczywiście, aczkolwiek dostęp do filtra bardzo utrudniony, trzeba będzie obudowę przechylić na bok. Mało tego, nie mamy tam typowych szyn, a zatrzaski, także będzie trzeba troszeczkę się pomęczyć z włożeniem go na miejsce. Obudowa bardzo przestronna, spokojnie zmieszczą Wam się chłodzenia na procesor do wysokości 170 mm i karty graficzne o długości maksymalnie 400 mm. Zerknijcie teraz na podświetlenie RGB w wentylatorach. Ja podpiąłem to wszystko pod płytę główną. Jako już tych wbudowanych opcji w kontroler dołączony do obudowy nie ma zbyt wiele. Kilka kolorów, dwa rodzaje tęczy, jak i oddychanie. Mało tego, podłączając kontroler z zabudowy pod płytę główną, możecie zsynchronizować sobie wszystkie podzespoły, które podświetlenie u Was w komputerze posiadają. Oczywiście możecie dorzucić kolejne trzy wentylatory z podświetleniem i podłączyć je, podpiąć je do kontrolera, bo macie spokojnie na tyle wyjść. Aczkolwiek zasilanie dwóch z nich trzeba będzie podpiąć pod płytę główną, jako już w kontrolerze mamy tylko jedno ekstra wyjście. Przejdziemy teraz do testów, ale jako już zmieniłem platformę testową i metodykę, to porównanie będzie tylko i wyłącznie do obudowy Corsair 465X, którą testowałem wcześniej. No i dodam też, że wentylatory w tym przypadku obracały się z maksymalną szybkością, czyli około 1300 na minutę, ponieważ ich końcówki są trzypinowe i podpinając je pod płytę główną, nie ma możliwości regulacji sygnału PWM. Możecie wprawdzie za pomocą softu dołączonego do płyty, czy też biosu. Obniżyć sobie ich obroty, ale płynnej regulacji nie uzyskacie. To samo, jeżeli będą podłączone one pod kontroler wbudowany w obudowę, też będą obracały się przez cały czas z maksymalną szybkością. Zaczniemy od temperatury procesora obciążonego benchmarkiem Classroom. Odczyt dokonany był po drugim powtórzeniu. Delta wynosiła niecałe 56 stopni Celsjusza, czyli dokładnie o 1 stopień mniej w porównaniu do obudowy Corsair. Ale trzeba zauważyć, iż obudowa była zdecydowanie cichsza i sonometr wskazywał okolice 41,1 dB. Temperatura karty graficznej obciążonej grą Wiedźmin 3 przez 30 minut wynosiła 47,5 stopnia. Rzecz jasna podane macie wartości Delta a poziom głośności całego komputera w tym teście to i 41,3 dB. Tym razem delikatnie głośniej w porównaniu do obudowy Corsair. Czas na kilka słów podsumowania. Przyznam szczerze, że już mam mieszane uczucia co do tej skrzynki. Z jednej strony bardzo przestronna. Spokojnie zmieścicie wysokie chłodzenia na procesor, długie karty graficzne. Dobre wsparcie dla kulerów AIO, zarówno na przodzie jak i na górze. Mało tego spokojnie, można tutaj się pokusić o zbudowanie własnego tak zwanego customowego układu chłodzenia cieczą. Dużo miejsca na kable, dobre filtrowanie cztery panele z hartowanego szkła, wyjście USB typu C na, na przednim panelu cztery wentylatory w komplecie z podświetleniem, adresowanym podświetleniem RGB, a z drugiej strony jednak kilka rzeczy, które będą na co dzień utrudniały użytkowanie tej skrzynki, chociażby dostęp do filtra na przodzie. Musicie najpierw odkręcić te dwie śruby na spodzie. Nie jest to łatwe i trzeba będzie obudowę wysuwać poza obrys biurka. Druga sprawa, filtr na zasilaczu. Gdyby ta rączka do jego wyjmowania była wysunięta poza obrys obudowy, nie byłoby problemu, a w innym wypadku musi się po prostu przechylić na bok. Skrzynka, zwłaszcza z pozespołami, czterema panelami z hartowanego szkła, lekka niestety nie jest i też będzie to dość uciążliwe. Kolejna rzecz, wentylatora, dokładnie kontroler. Nie ma żadnej możliwości regulacji szybkości obrotowej. Także cały czas wentatory będą obracały się na 100%. Nie są one wprawdzie jakoś głośne, bo jak widzieliście, cały komputer włącznie z chłodzeniem na procesorze ustawionym na 1350 obrotów i kartą graficzną generował okolice 41 dB, także naprawdę jest bardzo przyzwoicie, no ale ta regulacja moim zdaniem powinna się znaleźć. Kolejna rzecz to przy tym kontrolerze mamy dodatkowe tylko jedno wyjście do podpięcia wentylatora. Dokładnie zasilania tego wentylatora nie ma tego problemu w przypadku podpięcia podświetlenia RGB. Natomiast plus za to, że możemy to podświetlenie podpiąć pod płytę główną, za jej pomocą synchronizować sobie wszystkie podzespoły, które macie zamontowane w swoim kąpie. Także mam nadzieję, że kolejne obudowy marki XPG. Bo jakby nie patrzył, debytują oni dopiero w tym temacie, pod tym kątem będą lepiej przemyślane. Cena 439 zł. Moim zdaniem jak najbardziej OK. Biorąc pod uwagę możliwości: wentylację, cztery wentylatory w komplecie, cztery panele z hartowanego szkła, przestronność jak najbardziej w porządku. Linka do niej macie w opisie tego filmu. Jak Wam się film podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.